Good morning, everybody. Dzień dobry wszystkim. I know it's not in the program. Wiem, co będzie w programie. But I'd like to speak to the children first. Ale chciałbym najpierw mówić do dzieci. Najpierw chciałbym rozmawiać z dziećmi. Now, children, I didn't prepare a children's story. Moje drogie dzieci, nie przygotowałem historii dla dzieci. But I wanna explain why. Ale chciałbym wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. I can see little Philip over here. Tam mogę zobaczyć małego Filipa siedzącego. And there are a few other children here. Jest również kilka innych dzieci, widzę ich tutaj w zgromadzeniu. But Philip, have you ever done something really new? And you were really nervous to do it? Filipie, chciałem się zapytać, czy kiedyś zrobiłeś coś nowego i czułeś się nerwowy w tym, co robiłeś? But you've practiced before. To, co już przedtem ćwiczyłeś. But then when you do it in front of your mom or your dad, you get really nervous? A potem, jak miałeś to powiedzieć przed mamą i tatą, i naprawdę poczułeś się nerwowo. Well, that was my experience the last few weeks. Tutaj chciałem opowiedzieć swoje doświadczenie z ostatnich kilku tygodni. So please forgive me, Philip, for not sharing another story with you today. Proszę, Filip, wybacz mi to, że będę mówił inną historię dzisiaj. When I found out I was going to be preaching today, kiedy powiedziano mi, że dzisiaj będę miał kazanie, for the last several weeks I've been trying to figure out what am I going to share. Przez ostatnie kilka tygodni starałem się myśleć o tym, o czym będę dzisiaj mówił. I've preached before. Przedtem już wiele razy wygłaszałem kazania. But I've never preached at my home church. Ale nigdy nie miałem kazania w moim rodzinnym zborze. Not in front of the people who watch me grow up. I szczególnie tutaj mając przed sobą ludzi, którzy widzieli mnie, jak rosnę, jak wzrastam od małego. There's a lot of history here. Jest tutaj wiele historii. And people have different perceptions. I ludzie oczywiście, każdy z nas inaczej to odbiera. And so I was constantly just trying to figure out what am I going to say. I tak chodziło mi to po głowie, o czym będę dzisiaj mówił. You know, I don't lack words to speak. Na pewno zauważyliście, że nie brakuje mi słów, aby coś powiedzieć. But what do I share with my family? Ale co mogę powiedzieć mojej rodzinie? Not just my flesh and blood, but my spiritual family. Nie tylko mojej rodzinie według ciała, ale również mojej rodzinie według ducha, duchowej rodzinie. And part of that is also that it's going to be my last sermon for some time at least. I również jest częścią tutaj mojego zdenerwowania jest to, że będzie to moje ostatnie kazanie w najbliższym czasie. I haven't been here for several years full time. Przez 7 lat nie było mnie tutaj. And now I'm off to Norway on Tuesday. A teraz we wtorek odjeżdżam do Norwegii. So what do I say in this one sermon? A więc o czym powiedzieć w tym moim ostatnim kazaniu? So I decided to share a story. Zdecydowałem, że podzielę się z wami pewną historią. And it's the story of God working in my life. Jest to historia, jak Bóg działa w moim życiu. The text that was spoken today. Tekst, o którym który czytaliśmy. The song that we sung this morning. I pieśń, którą śpiewaliśmy. To not be ashamed of the gospel. Aby nie być zawstydzonym Ewangelią. To know that there is power in the blood. Aby wiedzieć, że jest moc w krwi. Was not my personal experience. Było to moje osobistym doświadczeniem. Was not. Was not. Nie było to moim osobistym doświadczeniem. And I want to share some of the details about how I got to the point that it is. I chciałem wam powiedzieć kilka detali, jak to się stało, że jest to w tej chwili moim doświadczeniem. Let's open up to Romans chapter 6 verse 21. Otwórzmy list do Rzymian, 6 rozdział i 21 wiersz. List do Rzymian 6:21. Romans 6:21. And it reads:
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Czytamy ten 21 wiersz. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. One of the things which I suffered with in the past. Jedną z rzeczą, która przyniosła mi wiele cierpienia w przeszłości, is described in what Sister White says in this quote. Jest to, co czytamy w pewnym urywku, który napisała siostra White. An aimless life is a living death. Życie bez celu jest żywą śmiercią. The mind should dwell upon themes relating to our eternal interest. This will be conducive to health of body and mind. Umysł powinien się zajmować tematami, które mają dla nas wieczne znaczenie. Będzie to sprzyjało zdrowiu ciała i ducha. I was baptized right here when I was 16 years old. W tym kościele byłem ochrzczony mając 16 lat. That's nearly 13 years ago. No już prawie 13 lat od tego czasu. I was baptized with my older brother. Byłem ochrzczony wraz z moim starszym bratem. I remember Przemek. Pamiętam również Przemka. And Arek back there. I również Arka z tyłu. And if I remember correctly, two other people. I jeszcze dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, było jeszcze dwóch innych ludzi. I knew the answers. I znałem odpowiedzi. I believed in God, I had a faith. Wierzyłem w Boga, posiadałem wiarę. But I didn't really grasp what the Christian walk was about. Ale tak w rzeczywistości nigdy nie zrozumiałem, co to oznacza życie chrześcijanina. I was taught the mechanics. Uczyłem się mechanicznie. But not the reason why. Ale nie było tam podanych przyczyn dlaczego. Doing things without knowing why leads to apathy. Czyniąc rzeczy bez poznania dlaczego je czynimy, prowadzi do apatii. Keeping the Sabbath. Zachowując sobotę na przykład. The diet we have. Dietę, którą posiadamy. Evangelism. Ewangelizacja. Work. Praca. If we don't have a reason why, we don't care. Jeżeli nie wiemy dlaczego to czynimy, wtedy nie dbamy o to. You could see this very clearly in my search for a career, a life work. Można to bardzo dobrze zobaczyć w moim poszukiwaniu pracy, którą mógłbym wykonywać przez całe życie, a więc poszukiwaniu kariery. I didn't hate the work that I did. Nie można powiedzieć, że nienawidziłem pracy, którą wykonywałem. But I didn't care much about it. Ale tak w rzeczywistości nie zależało mi na niej. It was meaningless. Było to bez znaczenia. Just another cog in the wheel. To jedno kółko, jeden ząbek w całym kółku. I went from job to job. Zmieniałem pracę jedną po drugiej. And I couldn't find a reason to stay. I nie mogłem znaleźć motywacji, aby tą pracę kontynuować. I earned good money at different times. Zarabiałem dobre pieniądze w różnym czasie. But that's not good enough reason to stay. Ale to nie było wystarczającym motywem, aby kontynuować pracę. At the same time, I drifted into heavy metal. W tym samym czasie zaczęła mnie interesować, albo dryfowałem już w kierunku muzyki tak zwanej heavy metal. Intellectually I knew it is not good for me. Intelektualnie wiedziałem, zdawałem sobie sprawę z tego, że nie jest to dobre dla mnie. But it was an escape from the apathy. Ale było to formą ucieczki z apatii, w której się znajdowałem. A chance to feel something. Była to szansa, aby coś poczuć. I ended up playing drums. Zacząłem grać na perkusji. But it also strengthened my spirit of rebellion. Ale również to w tym całym czasie mój duch rebelii wzmocnił się. I had some things which I
I'm not proud of today. Robiłem pewne rzeczy, o których dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jestem z nich dumny. Particularly in rebellion to various legal authorities. A szczególnie przejawiło się to w mojej rebelii, jeżeli chodzi o różne o władze, tak to powiemy. In direct contradiction to what the scripture says. I było to w bezpośredniej sprzeczności z tym, co mówi Biblia. Romans chapter 13. W liście do Rzymian w rozdziale 13. What do we read? Co tam czytamy? Verse 1 reads: Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. I tam czytamy w wierszu pierwszym: Każdy człowiek niech się poddaje władzom, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. I self-justify that this doesn't apply. I tak sam siebie usprawiedliwiłem, że to nie ma zastosowania do mnie. But I couldn't say like Daniel that every one of my transactions was faultless in the light of the authorities. Ale nie mogę powiedzieć tak, jak to mówił kiedyś Daniel, że wszystko, co robiłem, było bez błędu, jeżeli było uczciwe w stosunku do władz. But God still spoke to me in different ways. Ale Bóg ciągle przemawiał do mnie w różny inny sposób. I ditched the music. Odrzuciłem muzykę. After a cult-like experience. Po doświadczeniu jakby... It was a concert? Cult-like concert. Okay. Był to koncert, który przypomina bardziej kult. It was a heavy metal concert. Everyone dressed in black. Był to koncert, na którym wszyscy byli ubrani na czarno. And up front you've got skeletons. I na podium były szkielety. And singing songs about dancing of demons. I były śpiewane piosenki o tańczeniu demonów. Intellectually I knew it was bad. I zdawałem sobie sprawę intelektualnie, że było to złe. But it felt good. Ale czułem się dobrze. After that experience, I left it all. Ale po tym doświadczeniu pozostawiłem to. These are some of the struggles I had where I lacked power. Lacked power. Say it again. Lacked power. Okay. W tych wszystkich doświadczeniach, które przeżyłem, brakowało mi siły. The power of the blood. Brakowało mi siły krwi. And so after years of aimlessness, a więc po latach bezcelowości, I decided to pack my bags and go to Europe. Postanowiłem spakować swoje walizki i pojechać do Europy. I was thinking of not coming back. Nie myślałem o tym, że w ogóle wrócę. But secretly I desired an experience of God. Ale tak w głębi pragnąłem doświadczyć Boga. I didn't consider myself to have a personal testimony with God. Nie mogę sobie powiedzieć, że posiadałem jakieś świadectwo, które mógłbym opowiedzieć, że miałem takie świadectwo z Bogiem. And I wanted God to reveal himself to me. I chciałem, pragnąłem, aby Bóg objawił się mi osobiście. The problem was, my problems followed me. Problemem było, że moje problemy szły za mną. The same issues I had here. Te same sprawy, które mnie prześladowały tutaj. Didn't leave me when I went to Europe. Nie opuściły mnie, kiedy byłem w Europie. Because they were mental and spiritual issues. Były to problemy związane z umysłowe i duchowe. Issues of character. Był to problem charakteru. Thankfully God answered his prayer. Na szczęście Bóg odpowiedział na moje modlitwy. At one stage in my travels, w pewnym momencie w moich podróżach, I was with some friends. Spotkałem pewnych przyjaciół.
And I was staying with them in Czarny Las. I byłem z nimi w tej sławnej miejscowości pod Warszawą Czarny Las. Czarny Las is it's a little village real estate development near Warsaw. Czarny Las to jest taka specjalna, jakby powiedzieć, wioska. Było deweloperzy zbudowali taką wioskę niedaleko Warszawy. While I was there, i w czasie, kiedy tam przebywałem, one of the books I picked up from their bookshelf. Jedną książkę, która mi wpadła w rękę, którą wyciągnąłem z półki, z biblioteki, była The Messiah. Była to książka Mesjasz. This is the modern translation of The Desire of Ages. Jest to nowoczesne albo współczesne tłumaczenie życia Jezusa. I don't remember much of what I read now. W tej chwili nie pamiętam zbyt wiele, co tam czytałem w tej książce. But I remember being on my knees. Ale pamiętam, że byłem na kolanach. And I recognized how helpless I am. I wtedy poznałem, jak naprawdę jestem bezradny. And how much I need Jesus. I jak bardzo potrzebuję Jezusa. And pleading for his grace. I błagałem go o jego łaskę. It was then that I began to realize the whys behind the what, when and how. To było właśnie wtedy, kiedy zacząłem rozumieć te pytania albo powody dlaczego stojące za pytaniami co, kiedy i jak. I began to see Jesus is love on a different level. Zacząłem zauważać Jezusa, który jest miłością na innym poziomie. And that life and love is about people. I miłość i życie to wszystko dotyczy ludzi. And I began to change my thinking. I wtedy właśnie zacząłem zmieniać swój sposób myślenia. Let's open up 2 Timothy 1 verse 7. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i siódmy wiersz. Second Timothy 1 verse 7. Drugi Tymoteusz 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości, albo trzeźwego myślenia inaczej. I began to experience the restoration that God has promised. Zacząłem odczuwać odnowę, tak jak Bóg to obiecał. Sister White writes in the ministry of feeling like this. Sister White w książce Służba uzdrowienia pisze mniej więcej w ten sposób. Our Lord Jesus Christ came to this world as the unwearied servant of man's necessity. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako niestrudzony sługa ludzkich potrzeb. He took our infirmities and bare our sicknesses. Wziął na siebie nasze słabości i nasze niemoce, choroby. That he might minister to every need of humanity. A to było w tym celu, aby mógł służyć pomocą wszystkim potrzebom, które trapią ludzkość. The burden of disease and wretchedness and sin he came to remove. Przyszedł, aby usunąć ciężar chorób, nędzę i grzech. It was his mission to bring to men complete restoration. Było to jego misją, aby przynieść mnie osobiście i ludzkości całkowitą odnowę. He came to give them health and peace and perfection of character. Przyszedł, aby dać zdrowie, pokój i doskonałość charakteru. And so I began to have different thoughts. I właśnie zacząłem inaczej myśleć. I had this joy and I wanted to share it. Posiadałem radość i chciałem się z nią dzielić. And one encounter in Berlin clarifies this struggle I had. I pewne spotkanie w Berlinie objaśnia albo pokazuje, jakie miałem właśnie walki wtedy. And how my mind was being changed and the thinking I was trying to go through. I w jaki sposób mój umysł został zmieniony, jak zacząłem inaczej myśleć.
So I was in Berlin, in front of the Berlin Dome. A więc znalazłem się w Berlinie przed Berlin Dome. This is the largest cathedral in Berlin. Jest to największa katedra w Berlinie. A big gold dome sits on top. Wielka złota kopuła. And I met a gentleman out front of this cathedral. I właśnie przed tą katedrą spotkałem pewnego człowieka. He spoke Italian, German, Spanish, and English. Mówił po włosku, hiszpańsku, niemiecku i angielsku. Why? Dlaczego? He was Mexican. Był Meksykaninem. Married an Italian. Był ożenionym z Włoszką. Living in Germany. Mieszkał w Berlin i mieszkał w Niemczech. And everyone speaks English. I wszyscy mówią po angielsku. And I shared with him why I was there. I opowiedziałem mu, dlaczego tam ja się znalazłem. Because now I was no longer ashamed of the secret reason I had for being in Europe. Sorry. I wasn't ashamed of the secret reason why I was in Europe. I w tym momencie potrafiłem to zrobić dlatego, że w tym momencie nie wstydziłem się tej tajemnicy, dlaczego się znalazłem w Europie. I came to have an experience of God. Przyszedłem, aby doświadczyć Boga. And his jaw dropped. I jego szczęka opadła. That's what I want. Okay, I didn't hear. Sorry. That's what I want. This is, i to jest dokładnie to, czego chciałem. That was his response. I to była jego odpowiedź, reakcja. He shared his struggle. On opowiedział mi o swoich walkach. Being raised a Catholic. Który został wychowany jako katolik. Searching in different religions. Przeszukiwał różne religie. Having an issue with marijuana. Miał również problem z marihuaną. And he's currently separated from his wife. I obecnie był w separacji ze swoją żoną. In search for relevance. A to wszystko po to, aby poszukać jakiegoś znaczenia w życiu. But I couldn't figure out how to share with him the joy that I had. Ale w tym momencie nie potrafiłem znaleźć sposobu, jak podzielić się z nim tą radością, którą posiadałem. And it dawned on me that I needed training. I wtedy zrozumiałem, że potrzebuję jakiegoś szkolenia. I didn't want to go to do theology or become a pastor. Nie chciałem studiować teologię albo zostać pastorem. I wanted to be a real Christian and share my faith. Chciałem być rzeczywistym chrześcijaninem i dzielić się z moją wiarą. And God blessed abundantly. I Bóg pobłogosławił nadzwyczaj obficie. I spent time in New South Wales. Przeżyłem pewien czas w New South Wales. And I've just come back from America last month. I właśnie w zeszłym miesiącu wróciłem z Ameryki. And the fruits speak for themselves. I owoce mówią same za siebie. God has blessed me in similar encounters and the results are different. Bóg pobłogosławił mi w podobnych spotkaniach i z różnymi rezultatami. I was in Malibu, or close to Malibu, California last year. W zeszłym roku byłem w Malibu, a więc w Kalifornii. Very fitting for our Sabbath school lesson. I tam Very fitting for our Sabbath school lesson. I tam właśnie szkołę sobotnią posiadałem. Fitting, pasujące. Yeah, yeah. The reason we were there. Okay. Dlaczego byłem tam? Przyczyna, dlaczego byłem tam? We were helping to train some of the youth who had come to the church. Aby pomóc szkolić młodzież, która przychodziła do kościoła. And they come from very wealthy family. I oni przychodzili z bardzo bogatych, pochodzili z bardzo bogatych rodzin. The young man who actually made things happen in that church. Młodzi ludzie, którzy działali w tym kościele, powodowali, że coś się działo w kościele. In particular, there was one named Adam. I był tam jeden człowiek, który nazywa się Adam. He lives with his family in a gated community. Gated. I żył ze swoją rodziną w zamkniętym społeczeństwie, więc za ogrodzeniem. Where there are movie stars and other rich people. Tam, gdzie mieszkali różni aktorzy,
gwiazdorzy filmu. If you're familiar with Calabasas, that's where he lives. I jeżeli wiecie, to znaczy Calabasas, to właśnie on tam żył. And while I was there for a week, I was doing my morning exercise. I kiedy już tam mieszkałem przez cały tydzień, jak zawsze rano, robiłem te swoje doświadczenia fizyczne, ćwiczenia, tak. It wasn't in this same suburb, but not too far away. Nie było w tej samej dzielnicy, ale nie było to daleko. So you have people who are wealthy living in the area. A więc było tam wiele bogatych ludzi, którzy mieszkali w tej okolicy. And the first morning I was there, I noticed there were some people walking around this park. I pierwszy raz, kiedy tam byłem, zauważyłem ludzi, którzy spacerowali po tym parku. It's got baseball fields, soccer fields, tennis court, and there's a path that winds its way all the way around. Było tam boisko do baseballa, do piłki nożnej, korty tenisowe, jak również była ścieżka, która się wiła pomiędzy tym wszystkim. And the next day there was, I noticed someone else. Następnego dnia był tam ktoś inny. And I noticed that she must be a regular. I zauważyłem, że ten ktoś był tam regularnie. And so I asked God to open the ways that I could talk to this person. I prosiłem Boga, abym w jakiś sposób mógł przemówić do tej osoby. Her name was Shala. Jej imię było Shala. She's Iranian. Pochodzi z Iranu. She left Iran before the revolution. Opuściła Iran jeszcze przed rewolucją. She got her master's in psychology. Posiadała tytuł w psychologii. And the reason she was walking every single morning? I powodem, dlaczego spacerowała każdego rana tą ścieżką? Her husband was playing tennis. Było to, że jej mąż grał w tenisa. And so she would walk. W czasie, kiedy on grał, ona chodziła. So the first conversation that we had, a więc pierwszą rozmową, którą nawiązaliśmy, lasted an hour and a half. Trwała przez półtorej godziny. The next conversation, następna rozmowa, another hour and a half. Następne półtorej godziny. The weekend passed. Minął weekend. And then on Monday we had our last conversation. I w następny poniedziałek mieliśmy następną konwersację albo rozmowę. Another hour and a half. Znowu półtorej godziny. A complete stranger I just met. Kompletnie cudzy człowiek, którego właśnie spotkałem. What did we talk about? O czym rozmawialiśmy? Well, the conversation would normally begin relating to health. Normalnie rozmowy zaczynają się sprawami, które dotyczą zdrowia. We're outside. Byliśmy na zewnątrz. Walking in a park. Spacerując w parku. Exercise. Ćwiczenia czyniąc. Natural flow of conversation. I w ten sposób płynęła nasza rozmowa. And she would bring up the social issues. Ona mówiła o sprawach socjalnych albo społecznych. She would bring up the disasters that are happening. Mówiła o nieszczęściach, które się zdarzały. There were riots at that time in Los Angeles. Były bunty, zamieszki w tym czasie w Los Angeles. And she would ask the questions. I ona wtedy zadawała pytanie. She would ask about spirits. Zadawała pytanie, które chciała wiedzieć o duchach. Which led to questions about the state of the dead. Które oczywiście prowadziło do następnych pytań, następnych kwestii, to znaczy stanie umarłych. She asked about various moral and ethical issues. Pytała, albo rozmawialiśmy o różnych moralnych i etycznych sprawach. She shared about one of her sons. Opowiedziała mi o jednym ze swoich synów. He got into the restaurant business. On zaangażował się w biznesie, posiadał restaurację. And he said these words to his mother. I powiedział właśnie te słowa do swojej matki. I can't do it anymore. Nie mogę dalej kontynuować w tym. I can't live like you taught me to live. Nie mogę dalej żyć tak, jak mnie uczyłaś. They're cheating from me. Oni mnie oszukują. If I don't act like a
Bad person. I ja, jeżeli nie będę zachowywał się jak zły człowiek, I won't survive. Wtedy w takim wypadku po prostu nie przeżyję tej sytuacji. But she knew, ale ona wiedziała, as I affirmed, jak ja jej to potwierdziłem, if he gives that up, he's lost everything. Jeżeli podda się, wtedy straci wszystko. She shared she had had Bible studies with Catholics. I opowiedziała mi również, że przed czasem miała lekcje biblijne w kościele katolickim. But that was too complicated. Ale wydawało się to zbyt skomplikowane. She knew Islam wasn't the answer. I również powiedziała mi, że Islam nie jest odpowiedzią, nie jest rozwiązaniem. All I had to do was allow God to work for me. I wszystko w tym momencie, co miałem do zrobienia, jest, aby Bóg przemówił przeze mnie. It was a very different story compared to my encounter in Berlin. Była to zupełnie inna historia w porównaniu z tym, co przeżyłem w Berlinie. And it was also different to what I did in high school. I również było to zupełnie co innego, co czyniłem na szkole średniej. Sorry, Henry, this one wasn't written down either. Okay, well. I had a friend in high school, his name was Andre. Miałem pewnego przyjaciela w szkole, który nazywa się Andrzej. Andrej. Mm-hmm. He's Croatian. Był z Kroacji. And the Lord is merciful. I Bóg jest łaskawy. Because when I've caught up with him as an adult now, kiedy niedawno go spotkałem już jako dorosły człowiek, we still have good relations. Ciągle mieliśmy dobre wzajemne stosunki. And he still has the Bible I gave him. I ciągle posiadał tą Biblię, którą mu kiedyś dałem. But when I shared the Bible and things with him when I was a teenager, ale kiedy opowiadałem mu Biblię jako teenager, wtedy I was bashing him. Wtedy, kiedy to robiłem, tą Biblią w zasadzie biłem. I was telling him the law without Christ. Ja opowiadałem mu, czy mówiłem mu o prawie, które jest w Biblii, a nie o Chrystusie. I've come a long way. Przeszedłem przez ten czas długą drogę. Let's turn to Proverbs 29:18. Otwórzmy Przypowieści 29, right? Przypowieści 29:18. Proverbs 29:18. Czytajmy 18 wiersz z Przypowieści Salomona, 29 rozdział. Where there is no vision, the people perish. Tam, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. At the beginning I shared that I was aimless. Na początku powiedziałem wam, że nie miałem celu. And it's described as a living death. I mówiliśmy, że jest to żywa śmierć. And here it is again. A tutaj znowu czytamy to samo. But we have been given a great vision from God. Ale my została nam dana wielka, ogromna wizja przez Boga. We're called to share the gospel and then the end will come. Jesteśmy powołani, aby głosić Ewangelię, a wtedy przyjdzie koniec. Sister White writes in the book Education. W książce Edukacja albo Wychowanie siostra White pisze w następujący sposób. Success in any line demands a definite aim. Sukces w każdej sprawie wymaga, aby był określony cel. He who would achieve true success in life must keep steadily in view the aim worthy of his endeavor. Ten, kto chce odnieść sukces w swoim życiu, musi ciągle mieć na uwadze cel, który jest godny jego przedsięwzięcia.
Such an aim is set before the youth of today. Taki właśnie cel jest postawiony przed młodzieżą dzisiejszego dnia. The heaven-appointed purpose of giving the gospel to the world in this generation. Jest to wyznaczony przez niebo cel głoszenia Ewangelii właśnie dla tej naszej generacji. Is the noblest that can appeal to any human being. Jest to coś to bardzo szlachetne, co może przyciągnąć każdego człowieka. It opens a field of effort to everyone whose heart Christ has touched. Otwiera to pole do wysiłku każdego, kogo serce jest dotknięte przez do którego serce dotknął Chrystus. This is now my mission. Teraz jest to moją misją. Now I can say, as Paul said, I am not ashamed. Więc w tej chwili mogę powiedzieć, podobnie jak Paweł, nie wstydzę się. Christ is wanting to come. Jezus chce przyjść. But he's waiting on us. Ale oczekuje na nas. We know from the counsels we have. Wiemy z rad, które posiadamy, Christ could have come over 100 years ago. Że Chrystus mógł już przyjść ponad 100 lat temu. And we're told that we'll be here like the Israelites until the work is done. I jest powiedziane, że nie przyjdzie, dopóki praca nie zostanie wykonana. God is waiting on us. Bóg czeka na nas. He wants to come more than we want to leave. On chce przyjść bardziej, niż my chcemy odejść. The only way we can get more of eternity. Jedyną drogą, jedynym sposobem, jak co możemy osiągnąć bardziej z wieczności, is if we start sooner. Jeżeli ta wieczność zacznie się wcześniej. If you start living like you're going to be in the presence of Christ today. Jeżeli zaczniesz żyć, staniesz się, będziesz w obecności Chrystusa już dzisiaj. Now I'm heading to Norway. W tej chwili odjeżdżam do Norwegii. I'll be helping a missionary training school there. Będę pomagał pewnej szkole misyjnej. To give the students a practical experience. Która daje studentom bardzo praktyczne doświadczenie. They want to give them an experience of a life of productivity. Szkoła chce dać ludziom, tym studentom, przykład życia, produktywnego życia. That is also combined with sharing the gospel. Które również jest połączone z głoszeniem Ewangelii. Training young people. Szkolenie młodych ludzi. To share the gospel in this generation. Aby umożliwić im głoszenie Ewangelii właśnie w tej generacji, w naszym pokoleniu. So my appeal to you today is. Moim apelem do was dzisiaj jest. No matter how long you've been in the pews. Niezależnie od tego, jak długo siedzieliście w ławkach. I've heard stories of people sitting in the church for 30, 40 longer years. Mogę wam opowiedzieć historię ludzi, którzy siedzieli 30, 40 i więcej lat w ławkach. And they didn't have the experience with God. I oni nie przeżyli doświadczenia z Bogiem. If you have lost the joy, jeżeli straciłeś radość, ask God and he will give it to you. Proś Boga, a On ci ją wróci. If you're struggling to share, jeżeli masz problemy z głoszeniem, get some training. Idź do jakiejś szkoły, zrób jakiś kurs. There's so many resources, we are left with no excuse. Jest wiele materiałów, także jesteśmy pozostawieni bez wymówki. If you want to reach the rich, the poor, you can. There is ways to learn how to do it better. Możemy osiągnąć bogatych i biednych. Jest wiele sposobów, jak to zrobić.
And if you haven't got the vision, a jeżeli nie posiadacie wizji, ask God to reveal it to you. Proście Boga, aby Bóg wam objawił ją. It is huge. Jest to coś wielkiego. But we have the privilege. Ale my znajdujemy się w uprzywilejowanej pozycji. As the apostles in their time. Tak samo jak apostołowie w ich czasie. They turned the world upside down. Przewrócili świat do góry nogami. They had power. Posiadali moc. To change their own lives. Aby móc zmienić swoje własne życie. And the world around them. I świat, który ich otaczał. May that be your experience. Życzę sobie, aby to było również i waszym doświadczeniem. Amen. Amen.